Ci z nas, którzy już mamy trochę lat, mieliśmy okazję w naszym życiu spotkać różnych świadków Boga, to na pewnym etapie mówiliśmy, spotkaliśmy pięknego człowieka. A potem, szczególnie kiedy Kościół oficjalnie potwierdził Jego świętość, mówimy, ale to był święty. W tym Jego pięknie, w tej Jego dobroci, w tej życzliwości, w tym oddaniu przemawiał Bóg. Wtedy do nas przemawiała Jego ludzka troska i ludzkie oddanie. Ale to było imię Boga, pewien blask, w którym przejawiała się Jego świętość. I to jest oczywiście również wielkie dla nas zobowiązanie, kiedy przypominamy i przywołujemy, że był tutaj, są ci, którzy Go znali. Są ci, którzy zachowują Jego pamięć. Jesteśmy nimi. Chcemy być tymi, którzy to zaniosą dalej. W 54 roku, kiedy ksiądz Roman przyjmował święcenia i przychodził do Szydłowca, bycie księdzem i bycie świadkiem, i znakiem i przewodnikiem do Boga niosło w sobie różne wyzwania. I mówiąc o tym, że to był czas przecież aresztowania i więzienia prymasa. Wobec na to pani naczelnik z delegatury IPN-u i ci wszyscy, którzy znają historię, dobrze wiemy, jak to było. W tej modlitwie, którą przywoływałem na początku, były przypominane te tajemnice, o które się upominał i które po prostu, które przywoływał i które bronił poprzez swoje życie ksiądz Roman. Łaknął i pragnął sprawiedliwości. Był świadkiem prawdy. Chronił to, co było godnością człowieka. Był tym, który stawał z wielkim znakiem szacunku dla wartości i właśnie godności człowieka, kiedy wokół byli tacy, którzy chcieli tę godność zniszczyć, podeptać, czy wręcz przekonywać, że nie warto się o nią upominać. Ile jest takich znowu znamion, znaków, blasków tego, co jest dziełem Boga dzisiaj dla nas. Czekamy od tylu lat i ufamy, że Pan Bóg prowadzi nas i da umocnienie i przyniesie ten owoc beatyfikacji księdza Romana. Ale to jest ten czas dzisiaj dla nas. W tym wszystkim, co jest naszą wrażliwością i darem, aby innym pomóc być bliżej Boga. W tym wszystkim, co może przez nasze życie i nasze życiowe powołania, ich spełnianie będzie zachętą, aby inni zatęsknili i zachwycili się, jak pięknie być człowiekiem, który z Bogiem przeżywa miłość w małżeństwie. Jak pięknie być rodzicem, który przywołuje, jest uczestnikiem daru Boga Stworzyciela, który przynosi życie i jest Jego opiekunem. Jak pięknie jest być świadkiem tych tajemnic poprzez kapłaństwo Chrystusa. I to można mnożyć, bo przecież te dzieła Boga i to wszystko, w co Pan Bóg wprowadza, jest tak nieogarnięte, tak bogate, tak piękne, ale jednocześnie tak wymagające, żeby to odczytać i żeby odważyć się i z całą gorliwością i wiernością to przeżyć. Jego życie i to, co On niósł poprzez swoje cielesne sprawy, oddanie, a ostatecznie męczeństwo, było tym wyjątkowym znakiem i jest ciągle tym apelem, abyśmy to, co jest ciałem Chrystusa we wspólnocie Kościoła, z taką troską i oddaniem przeżywali. Thank you.